Cześć, tu my! Jesteśmy w domu w Bielinach. No, w Bielinach. A ja myślałam, że tu Bielany niedaleko. Mamo, troszkę chyba nie kapujesz, o jakiej książce dzisiaj rozmawiamy. Chyba nie, ale może najpierw się przywitamy. Tyle razy się już witaliśmy. Więc nie musimy. A musimy. Cześć! Ej, no jest. Cześć. Cześć. Tu? Kulturki! Kulturki! Czyli? Ola. Ja. Maja. Ja. I mama. Ja. Kulturki! Kulturki! O jakiej książce dzisiaj porozmawiamy? Tajemnica domu w Bielinach. Autorstwa? Katarzyna. Berenika. Liszczuk. Dokładnie. A ja myślałam, że Bliszczuk. Nie. Dobra, ale powiedziałam Bliszczuk, więc dobrze. Dokładnie. No to opowiedzcie mi, dziewczyny, o bohaterach tej książki. Jest tutaj czwórka rodzeństwa. Dąbrówka. Leszek. Tosia. Tak, Tosia i Bogusia. Bogusia najstarsza. Trzy dziewczyny, tak? Tak, i jeden chłopak. To jest tak. Najstarsza jest Bogusia, ona ma 12 lat. Kolejny jest Leszek. I on ma teatrki i kino. A Leszek? Leszek to ma 10 lat. Potem jest Tosia, to ma 8 albo 7. I Dąbrówka to ma rok. A, to taka malutka, całkiem. Tak. No i co? Oni mieszkają, co to za dom? Oni mieszkają z mamą, ale się przeprowadzają do cioci. Dlatego, że rodzice się ich rozwiedli. A tamten ich tata ma nową rodzinę. A mieszkali gdzie wcześniej? Wcześniej mieszkali w Warszawie, a potem się przeprowadzają do Bielin, bo muszą się zająć ich chorą jakby ciocią, ale oni tam mówili, że to jest bardzo długie pokrewieństwo, że brata, męża, prababki, siostry, brata, męża. A coś tam, nie. Tak, że coś tam chyba nie pasowało. A że to jest bardzo, bardzo, bardzo daleka rodzina. Jak się mówi na taką daleką rodzinę? Wiecie, jak to się mówi? Siódma woda po kisielu. Siódma woda po kisielu. Mamo, ty nie jesteś moja siódma woda. Nie, jestem tutaj blisko rodziną. Ale na taką daleką, daleką rodzinę. Czyli na takie pokrewieństwo na tego mówi się siódma woda po kisielu. Kuzyna, który gra na wyłączeli? No ale to nawet chyba jeszcze nie jest taka siódma woda po kisielu. To jest nawet bliższa rodzina. Ale on jakby jest tak bardziej bliższą twoją rodziną niż naszą. No waszą też jakby. Ale on jest o wiele od nas starszy. No trochę tak. No dobrze, ale to nie jest opowieść o naszej rodzinie, tylko o rodzinie, która wyjechała do domu. Jak oni się nazywają? Lipowscy, tak? Czyli wyjeżdżają do domu w Bielinach, bo rodzice się rozwiedli. Przez parę dni tamta Bogusia jest przez cały czas taka obrażona, bo ona nie chciała jechać. To chyba trudna sytuacja, prawda? Rodzice się rozwodzą. A ona jeszcze musi się przeprowadzać. I jeszcze się przeprowadzają. Pewnie też musieli co zrobić. Zostawić szkołę swoją, którą lubią, swoich przyjaciół. Oni tam jadą od razu w wakacje tam do Bielin. Czyli przed rokiem szkoły. A w ogóle, no to mamo, powiem ci coś ciekawego, dlatego że tutaj chodzi o to, że oni jakby są w Polsce, ale ta Polska jeszcze nie nazywa się Polska, dlatego że ta autorka powiedziała, że zaprasza nas, że wyobraźmy sobie świat, w którym... To jest Polska! W którym Mieszko I nigdy nie przyjął chrztu i nigdy nie chrzcił Polski i dalej są osoby... jest normalny świat, ale dalej są szeptuchy, nie ma takiego czegoś jak Polska, bo nigdy nie przyjęliśmy chrztu. Dalej są wiary słowiańskie, bogowie słowiańscy. Tak mówili na samym początku, mamo. Nie, ale przecież to była Polska. Akurat ta pani mówiła. Ale to była Polska, była Warszawa, więc załóżmy, że była Polska. Natomiast to, co powinniśmy sobie wyobrazić, to jest to, że pewne rzeczy w historii Polski że może to jest Polska, ale że nigdy nie wzięła chrztu, ale i Mieszko I okazało się, że to był wróżte wtedy. Że dzień dobry, jestem Mieszko I, wróżuję tutaj w tym miasteczku. Czyli, że trochę inaczej się potoczyła ta historia. I tam były szeptuchy. Szeptuchy to wtedy już na przykład były na studiach lekarskich. Czyli, że nie było jakby kościół i chrzest nie tak nie wpłynęły na
historię Polski. Nie, oni tam w ogóle nie było u nich takiego czegoś jak chrześcijaństwo. No właśnie. Były tylko bogowie słowiańscy. No właśnie, to opowiedzcie mi o tym. No, może wróćmy najpierw do tego domu i do tego, że oni tam przyjechali. Że to było bardzo dziwne, bo oni tam przyjechali i tej mamy adwokat mówił, że to jest bardzo ładnie wyremontowany dom, wszystko ścięte ładnie. I oni przez cały czas się zastanawiali, bo codziennie myli wszystkie rzeczy, wszystko robili, myli, prali i na drugi dzień wszystko było takie same jak przed. Nie wiedzieli, o co chodzi. To była właśnie ta tajemnica. A, czyli on wracał jakby do swojego stanu starego, tak? Tak. Czyli jak coś nawet posprzątali, tak? Tak. Potem się okazało, że po prostu demon mieszka w ich domu. A, taki demon. Demon, taki... tak. Bieda. Jak? Bieda się nazywał. Czyli on tak przywracał nieporządek. Tak. Taki był złośliwy trochę. No, człowiek się nasprząta, napracuje, a później następnego dnia przychodzi znowu z takiego. O właśnie! Ja znam tego demona! On mieszka w naszym domu! On nam... No, tajemnicę domu na klecinie. Tajemnica to jest mieszkanie. On się chyba z Bielin wyprowadził do naszego mieszkanka. Coś mi się tak wydaje. No dobra, był ten demon. I co tam się wydarzyło? No, oni tam mieli różne przygody. A kim była ta ciotka? No, bardzo, bardzo daleko ich rodziną, a wcześniej była, kiedyś była tą szeptuchą, ale potem przyszła na emeryturę i ona najpierw się im wydawało, że przez cały czas, lekarze tego nie stwierdzili, ale że ona miała taką chorobę, że ciągle różne rzeczy zapominała, że na przykład jak oni byli, no to parę razy robiła takie coś. Skąd się tutaj ty wzięłaś, dziewczynko? Czemu biegasz po moim ogródku? Mm. Czasami do tych dzieci mówiła. No miała chyba taką chorobę, która się nazywa Alzheimer, tak? Tak, właśnie. Ale potem się okazało, że to ten demon ją tak psuł i chorowała ona przez tego demona. Ale ona była szeptuchą, tak? Nie była lekarzem. Nie, ona była szeptuchą. Była szeptuchą, czyli ten zawód szeptuchy aż do takich starych czasów dotrwał aż do dzisiaj, tak? Pamiętacie, jak rozmawialiśmy o szeptuchach? No. Że to były takie trochę wiedźmy, tak? Takie, znaczy były często posądzane o czary. I traktowane jak wiedźmy, ale one się bardzo dobrze znały na przykład na ziołach, tak? Na tych naturalnych sposobach leczenia i nie leczyły ludzi. Zanim prawdziwa taka medycyna, można powiedzieć, wkroczyła, czyli zanim się pojawili lekarze, medycy. Byli tam, ale wszyscy prawie... U nich tam byli lekarze, ale po prostu to było takie coś, że jakby te czas, że jakby wszystko działo się tak, jak się działo normalnie. Mhm. Były karetki, były telefony, tylko że po prostu Mieszko pierwszy nie przyjął sztu. Mhm. I potem się okazało, że to jest właśnie... No to jak to wpłynęło na to? I na jakie mieli przygody w związku z tym? Że mieli tam... Najpierw myśleli, że duch u nich, dlatego że tak naprawdę ten duch jakby ten demon mieszkał w pokoju Bogusi, tej takiej najstarszej. On najpierw mieszkał za szafą i zawsze go w oknie widzieli. O, to ona chyba miała najgorzej w tym pokoju, co? Tak. Bałagan cały czas. Nie, on miał. Nie, w całym domu był bałagan. Mhm. Przez cały czas. I często tak było, że na przykład garnki spadały w nocy, albo po prostu same spadały, szuflada im się raz po prostu wywaliła. A co jeszcze było w takim świecie właśnie starym? Pamiętacie może jakichś bogów? No tak, oni tam wierzyli w takich bogów. Nie pamiętam, jakiś był tam bóg ognia, był jakiś tam bóg, żeby jak no były jakieś tam łaźnie, to on podgrzewał zawsze wodę, coś nie z tym. Jakiś taki demon. Bóg słońca, ale to były inni bogowie czyli niż bogowie Grecy też i rzymscy. No właśnie, czyli tacy bogowie słowiańscy, tak? Tak. Bogowie, którzy w dużej mierze byli w takie, też mieli połączenie z naturą. No trochę jak bogowie też greccy, tak? Bo tam oni też byli połączeni z naturą. No. I każdy reprezentował jakąś część natury. I tutaj też, tylko, tak? Tylko, że tam słońca. Więcej było bogów z tych, o których oni wymienili. Mhm. Dlatego, że tam na przykład też urodzaju to był chłopak. Mhm. A urodzaju, tak, Grek to była dziewczyna. Mhm. Że była ta urodzaju Demeter. I ona Demeter. Ta siostra Zeusa. Tak,
A wśród tych słowiańskich bogów było, tak mówicie, więcej chłopaków? No, jak oni tam mieli tych najprostszych, się takich najprostsze zjawiska pogodowe i ten tego rzepczy, żeby na przykład wody, wiatru, to byli głównie chłopaki. Tam mieli jedną dziewczynę. A kto jeszcze był tak oprócz bogów? Demony. I nie było duchów. A on na początku myślał, że to by jest duch? Nie, bo te szeptuchy mi powiedziały, jak ona tam przyszła, że to nie mógłby być duch, dlatego że duchy nigdy nie chodzą po domach. Że tylko demony chodzą po domach. A też... A jeszcze były jakieś inne stworzenia ciekawe? Nie. Jakieś nimfy albo jakieś nie, takie? Nie. Nic takiego nie pojawiało się. Nic takiego. To opowiedzcie jakąś swoją ulubioną przygodę. Na przykład... Jak oni jechali do miasta i poznali coś takich kolegów tam. No i że ta... że te... Ona poszła do takiego domu, takiego chłopaka, który miał tyle samo lat, ile ona. No to on miał właśnie tego tatę wróża, który w tym mieszkał. No właśnie. No i wtedy mamy szeptuchę. No i wtedy oni powiedzieli, że nie ma duchów, a wtedy ta babcia powiedziała, czy wiesz, że to jest pierwsza dziewczyna, którą zaprosił nasz syn? A ta mama takie, ona tutaj przyszła sama, takie, ona tutaj przyszła sama, tylko spytała się naszego syna, gdzie my mieszkamy. Mnie ciekawi ten wróż, co on robił? No ten wróż, różne rzeczy, był też takim trochę kapłanem. Mhm. Fajnie było tak, że ta babcia się nazywała chyba Jaga i oni na nią mówili Baba Jaga. Ta babcia szeptucha? Tak. Ta babcia szeptucha była taka dziwna. Tak samo jak tamta ich ciocia była taka czasami trochę dziwna. Moja pani od przedszkola nazywa się Jaga, no bo Agnieszka. Mówiła na siebie Jaga. Aga chyba. Aga Jaga. No. Baba Jaga. To jakaś Ola ulubiona przygoda? No pomyślmy. No, jak oni właśnie jechali na tych rowerach na lody. Bo jak mama im szukała kogoś, bo najpierw ona myślała, że to tak się robi do jakiegoś komina i ona wezwała tam ekipę, która to naprawi. A czyli cały? Ale oni zabrali. A potem się okazało, że pan, który do nich przyjechał, no to on był bardzo wielkim oszustem, bo on przez cały czas im się wydawało, że on tam pracuje i włącza ton, a Leszek odkrył, że on zrobił taki mechanizm, żeby tam to wszystko, to nie było nagranie, tylko on tak specjalnie dał taką rzecz, żeby przez cały czas wiertarka była włączona, jakby oni myśleli, że on wierci, a on tak naprawdę ukradał im rzeczy z domu. Bijuterię? Tak. Ukradł tej mamie biżuterię, ale ten akurat ten Leszek przyłapał go, kiedy on chciał ukraść kiedy on mówił, że potrzebuje nożyczek z tego pokoju tej Bogusi, a naprawdę on chciał ukraść taki drogocenny zegarek. Jeszcze było takie coś, ale oni, nie powiemy w jaki sposób, bo to było akurat na koniec książki, ale oni bardzo wykorzystali tego jego kradzenie, żeby on wykurzyć tego. Bo on ukradł im lusterko, w którym była zaklęta tamta i to już nie było w ich domu. Tylko w jego. Potem jego dom był w biedzie. Czyli co, oni przez cały czas jakby, kiedy tam mieszkają, najpierw kiedy się dzieje ta książka. Najpierw oni nie wierzyli, że to się... głównie ten Leszek, dlatego że on w ogóle nie wierzył w takie rzeczy. Mm-hmm. A tak naprawdę, no to ja ci powiem, przez cały czas ta mama i ta Dąbrówka przez cały czas myślały, że to ten komin, w ogóle to Dąbrówka, ale ta mama w ogóle nie wie, oni jej nic nie wspominali o tym demonie i ona myślała tak, och, wreszcie naprawili ten komin, że już nie zlatuje, kiedy już wygonili tamtą. No, czyli co, oni przez cały czas, ukrywali kiedy to. Się dzieje ta książka, to oni się próbują pozbyć tego demona, tak? No, czyli w jakiś sposób. Ale też odkryć do nich w ogóle tą tajemnicę. Ten tata,
No a tata, tak, ten Mieszko, ten Mieszko im wymieniał. No ale nie, ale ten tata ich. Mieszko im że ten tata ich do nich przyszedł, no chciał tak, iść na spacer z tym Bogusią. No ta Bogusia się obrodziła na tego taty, dlatego że on jakby nie chciał z nim mieszkać. Mhm. Ale też, no ale też było takie coś, że w pewnym momencie naprawdę ten Mieszko do nich przyszedł i im wymieniał deski. No i tak. Jeszcze, że w każdym momencie... Mieli takie imiona, co? Była Dąbrówka, był Mieszko. Mhm. Tylko, że szkoda, nie, że nie było Dobrawa. Bogusia. Tylko szkoda, że nie było Dobrawa. No ale to Dąbrówka, to Dobrawa. I był jeszcze Leszek. Leszek. A Leszek? Pamiętacie Leszka jakiejś historii? Nie. I Tosia? No to że była tam to Antonina, tak? No. Staszek Leszek. Byli książęta Leszkowie. Było ich sporo. A serio? Mhm. Było. To musieli mieć jakieś przezwiska, bo w tych... Chciałbyście się przenieść do takich czasów? Nie. No, słowiańskich? Bo tam były... Były demony. Bałbyście się takich demonów? Nie. Nawiedził nasz dom? Znaczy ja rozumiem, że on tu już mieszka, ale... Tak, to... na pewno. Ale nie wiemy, w jakiej rzeczy jest i jak go wykurzyć. Musimy znaleźć tą rzecz i ktoś musi ją nam ukraść. A to musi ukraść, tak? To nie może być tak, że wyrzucić. O nie, to są dwa sposoby. Albo ktoś musi ją ukraść, albo my komuś musimy to dać w prezencie i ktoś musi chcieć tego demona. Więc lepszy jest ten, że ktoś nam to ukradnie. No tak, namówić kogoś, żeby wziął sobie coś z demonem, to chyba... Nie, ale no, oczywiście byśmy mogli zrobić, jeśli to by była mała rzecz, no to byśmy mogli zrobić, kupić taką bardzo dookreśloną szkatułę, troszeczkę takich plastikowych diamencików, dać to pod spód i dać diamenciki i on by to ukradł, złotę by to ukradł. Oj, nie, ale dałyśmy by to komuś. No ja jeszcze pieniądze z Monopoli. Ależ wy jesteście sprytne. Na pewno taki złodziej dał się nabrać na pieniądze z Monopoly. Zobaczyłby 500? Biorę to! Szybko! I tam w 500 by była ten demon, wtedy by było... Co to? 500 z Monopoly! Po co ja to ukradłem? Jeszcze sobie wyobrażam minę takiego... A jeszcze musiał... I wtedy przychodzi policja i mówi: do więzienia z panem! Pan ukradł! Ale ja muszę tylko... 500 z Monopoli. Do więzienia. Maja, ta 500 prawdziwa. A przy okazji demona by zabrał nam, co? Z domu. No i... I byście już wtedy mogły sprzątać. Nie. I następnego dnia byłoby posprzątane, a nie znowu. Nie, bo samo byś to posprzątało. No samo. Właśnie, samo by się to zrobiło. Dlatego, że byłoby tak, jak przed tym, kiedy... nie. Przed tym, kiedy jeszcze noc nie było. Czyli ładnie, pięknie. To o czym jest ta książka? Jak myślicie? Według was. A ja tak bym pomyślała. Wiecie, tak co? Najbardziej. No, o tym, że oni się tam wprowadzają, no też tak nawiązuje troszkę do takich, no nie magicznych, ale takich starodawnych. Magicznych takich trochę magii tam jest. No troszeczkę, ale ten demon nie jest magiczny taki. Maja, według ciebie o czym jest ta książka? Według mnie o szeptuchach. I słowianach. O takiej magii słowiańskiej. Prawda? Co wam się najbardziej tam podobało? No dużo rzeczy. Możemy ocenić, więc... Oni tam mieli obok siebie cmentarz i oni tam mieli w ogóle bardzo dużo miejsca i mieli tam też kozę i krowę. Nie, kota. Najpierw myśleli, że to była koza, ale okazało się, że to był kozioł. Kozioł. Jeszcze kota mieli tam. Oni najpierw podejrzewali, że ten kot i ten kozioł wszystko to robią, że otwierają drzwi w ich sypialniach, nawet jak zamykają na klucze. Mhm. To fajnie, takie wiejskie życie. No. No ale nie mieli konia. No, tak się mówiło się, że oni mieszkają w Bielinach, ale tak naprawdę no to było to tak z 3 km od Bielin. Czyli tak poza miastem już. Tak, i jak oni tam jeździli do tych Bielin, no to trochę im to zajmowało, jak jechali na rowerach. Maju, a tobie co się najbardziej podobało w tej książce? Nie wiem. A podobała ci się ta książka? No, tak. A komu byś ją poleciła? Ot, tak...
załóżmy 7-8 lat do tak 11-12 lat, bo tam ta Bogusia, ona tak głównie opowiadała. Tak? Ona była narratorem? Nie. Czy kto mówił? Narratorem były każda osoba z osobna. Oprócz Dąbrówki. Były te trzy osoby. Albo Leszek, albo Tosia, albo Dąbrówka. Ale głównie Dąbrówka. Nie. Co ja gadam, Dąbrówki nie było, tylko Bogusia. Trochę była Bogusia, trochę Leszek, trochę Tosia. Głównie była... Nie powiedziałabym. Były wszyscy po tyle samo. Czyli te starsze dzieciaki, tak? Tak. Dąbrówka bardzo mało opowiadała. Nie, Dąbrówka w ogóle nie opowiadała w tym. Nie, na samym początku to było takie coś, że jak mała na samym początku książki powiedziała, że ciocia jest chora i musimy do niej jechać, no to Dąbrówka, że ma coś, że właśnie to ma tą chorobę, no to powiem ci, jakie były te. Dąbrówka myślała jakby tak, że... Nie wie, co to jest, ale wie, najlepszą rzeczą, którą teraz może zrobić, to ukraść spineczkę tej Tosi. Tosia myślała tak, nie wiem, co to jest, ale muszę się szybko bronić przed tym, dlatego że Dąbrówka chce mi ukraść spineczkę. Leszek, nie wiem, co to jest, ale jeśli jakiś taki pan chodzi do naszej cioci, to trzeba to sprawdzić. A tylko ta Bogusia wiedziała, co to jest. No właśnie. Taka choroba głowy. No właśnie, ale to co, polecamy takim dzieciakom w waszym wieku? Tak! Książka? Tajemnicy domu w Bielinach. Polecamy wam bardzo. Książka o magii, słowiańskiej magii. To pierwsza z serii. Niebawem pojawi się podobno druga, prawda? Tak, Tajemnicy Dąbrówki. Tajemnicy Dąbrówki. Czyli tej malutkiej. Czyli znowu będziemy mieć tych samych bohaterów prawdopodobnie. No i co, zachęcamy was do tego, żeby odkryć tą tajemnicę domu nie na Bielanach, tylko w Bielinach. Więc może do was też się wprowadził ten demon. A dzięki tej książce będziecie mogli sprawdzić. Powiedzcie swoim rodzicom, że to nie wy tak bałaganicie tego demon. A Maja ma tu zawsze świetny plan. Jak nie zadziała, to Maja wam powie, jak się pozbyć tego demona. Wyrzuci wszystkie rzeczy. Używając pieniędzy z Monopolu. No dobrze. Teraz myślę, że już zakończymy ten odcinek i powiemy wam wszystkim pa pa. 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 Idziemy poszukać naszych demonów. Pa! I pieniędzy z Monopoly.